Czy zastanawialiście się kiedyś, co z tą wodą dzieje się później? Statystyczny mieszkaniec Bydgoszczy każdego dnia odprowadza średnio 92,7 litrów ścieków. Musimy pamiętać, że muszla to nie śmietnik i do kanalizacji nie powinny trafiać resztki warzyw, zużyte pieluchy lub ręczniki papierowe. Dlaczego? Zaraz Wam wszystko wyjaśnię. A moją pomocnicą będzie Kropelka. Cześć! Pod bydgoskimi ulicami znajduje się aż 1100 km rur kanalizacyjnych. To naprawdę sporo. Mniej więcej taka odległość dzieli Bydgoszcz od Amsterdamu albo Zurichu. Rury te prowadzą do oczyszczalni ścieków. Jednej w Fordonie lub drugiej na Kapuściskach. Zaraz pokażemy Wam oczyszczalnię w Fordonie. Tu kończy się los przedmiotów, które trafiają do kanalizacji. Okazuje się, że tych przedmiotów jest całkiem sporo, a to przecież nie jest ich miejsce. W muszli powinniśmy spłukiwać wyłącznie papier toaletowy. No i oczywiście nasze odchody, czyli mocz i kał. Niestety, do tej samej muszli wrzucane są też nawilżone chusteczki, waciki, patyczki do uszu, stare jedzenie, papierki po cukierkach, a nawet zużyte jednorazowe pieluchy. Jeżeli te wszystkie przedmioty jakimś cudem nie zatkają naszej domowej kanalizacji albo kanalizacji pod miastem, to również dopływają właśnie tutaj, do oczyszczalni ścieków. Sprawdźmy, co w niej się dzieje z tymi skarbami. W oczyszczalni zachodzi wiele procesów, o których uczymy się już w podstawówce, a nawet takie, które znamy z domu. Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest proces cedzenia. Chyba każdy wie, na czym polega odcedzanie ziemniaków. I tu jest podobnie. Ścieki przepływają przez sita, które zatrzymują przedmioty, które do kanalizacji nigdy nie powinny trafić. Te pieluchy czy patyczki do uszu. Najpierw ścieki przepływają przez sita o większych oczkach, później o mniejszych. Gdy ścieki przepłyną już przez sita, w tej wodzie w dalszym ciągu znajduje się rozpuszczony kał, mocz, rozpuszczony cukier, sól, ale nie tylko. Większe resztki jedzenia zostały na kratach, ale na przykład tłuszcze dalej są w ściekach. Są tutaj również środki chemiczne, których używamy w domu, chociażby te, którymi czyścimy toalety. Do kanalizacji trafia też piasek, wtedy kiedy myjemy w domu nasze buty albo samochód w myjni. Ale oczyszczalnia z tymi zanieczyszczeniami też świetnie sobie radzi. To jest piaskownik. Tutaj ścieki są oczyszczane właśnie z piasku i żwiru. Tu działa prosta fizyka. Jeżeli coś ma większą gęstość od wody, mówiąc potocznie, jest od niej cięższe, to po prostu opada na dno. Jeżeli woda wiruje jak w pralce, to zaczyna działać siła odśrodkowa, która kamienie i żwirek odrzuca ku ściankom wirownika, a te po nich opadają na dno. A teraz zagadka. Wiemy, co się dzieje z tym, co jest cięższe od wody. A co się dzieje, jeżeli coś jest lżejsze od wody? Jak na przykład napompowane koło ratunkowe? Wypływa na wierzch. A jakie zanieczyszczenia mogą mieć mniejszą gęstość od wody? Czyli mówiąc potocznie, są od niej lżejsze? Oczywiście tłuszcze. One są zgarniane z powierzchni ścieków. Czasem, żeby przyspieszyć ten proces, ścieki są specjalnie napowietrzane. W tej wodzie nie ma już tych dużych śmieci, piasku, żwiru i tłuszczów. Ale ciągle są tu jeszcze te wszystkie śmierdzące rzeczy, które swoje miejsce mają właśnie w muszli. Wszystkie drobinki, których nie da się zatrzymać na sitku i środki czystości, używane w domu do prania, mycia naczyń czy sprzątania łazienki. Tych zanieczyszczeń pozbywamy się właśnie tutaj, w procesie sedymentacji. Sedymentacja to proces opadania ciała stałego w cieczy. Wiecie, to też jak u nas w domu. Jak zaparzymy herbatę, taką sypaną, nie w torebce, wystarczy poczekać i fusy opadną na dno. Te nieczystości to zawiesiny o gęstości większej niż nasze ścieki, więc opadają na dno jak herbata w szklance.
Tak samo jak wcześniej w przypadku piasku i żwiru, tylko że one opadają wolniej. Etapy, o których dotychczas mówiliśmy, tworzą proces mechanicznego oczyszczania ścieków. Za każdym razem ścieki były oczyszczane z wykorzystaniem jakiegoś prawa fizyki. Teraz ścieki są znacznie czystsze, ale cały czas są tutaj rozpuszczone związki węgla, azotu i fosforu. To jest to, czego nasz organizm pozbywa się w toalecie. To również takie substancje, które są wykorzystywane na przykład w nawozach. Je oczyszczamy biologicznie. Do ścieków jest dodawana mieszanka mikroorganizmów, które po prostu zjadają te związki, doprowadzając do ich rozkładu. To organizmy tlenowe i beztlenowe, które po prostu żyją w przyrodzie. One są też w naszych domach. Widzieliście kiedyś zepsuty ser? To znaczy, że ten ser był zjadany przez bakterie. Takie same jak w tym zbiorniku. Tylko że w domu taki proces trwa długo, wiele dni, a tutaj tych bakterii jest tak dużo, że trwa to zaledwie kilka godzin. Mikroorganizmy to najmniejsi pracownicy zatrudnieni w oczyszczalni ścieków. Pracują przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i przez cały rok. Tutaj proces oczyszczania ścieków w zasadzie się kończy. Woda musi być jeszcze oddzielona od organizmów tlenowych i może wpływać do Wisły. Ten ściek jest w tym momencie czystszy niż woda w Wiśle przed naszą oczyszczalnią. Co oczywiście nie znaczy, że nadaje się do picia. Żadnych ścieków nie da się oczyścić w 100%. Dlatego jest tak ważne, by do kanalizacji trafiało tylko to, co naprawdę musi. Myślę, że nasi widzowie mogą zadawać sobie teraz jeszcze jedno pytanie. Jeżeli oczyszczalnia tak dobrze oczyszcza wodę, to dlaczego nie można wlewać do toalety tłuszczy i oleju, na przykład z resztek obiadu? Bo te tłuszcze, oleje i resztki, ochładzając się, twardnieją i przyklejają się do ścianek wewnątrz rur kanalizacyjnych. Wtedy takie rury stają się węższe i pojawia się problem z przepływem nieczystości. Tak samo te wszystkie patyczki, waciki, pieluchy, one mogą zatkać kanalizację. Jak jest ich za dużo, to blokują i zapychają pompy i kraty w oczyszczalni. Jednak najważniejsze, żeby ścieki trafiały do kanalizacji, a nie wsiąkały w ziemię. Wodę wprawdzie nie w 100%, ale w znacznym stopniu potrafimy oczyścić. Zanieczyszczoną glebę oczyścić jest znacznie trudniej, a ciągle jest ona zanieczyszczana. Na przykład na działkach letniskowych, gdzie są nieszczelne szamba. Niestety, niektórym się wydaje, że ziemia filtruje ścieki jak ten filtr ze szkoły. W jakimś stopniu to prawda. W ten sposób pozbędziemy się z wody zanieczyszczeń stałych. Ale te wszystkie nieczystości zostają w glebie. Trzeba też pamiętać, że taki filtr nie poradzi sobie z wszystkim, co jest rozpuszczone w wodzie. A co się dzieje ze śmieciami i nieczystościami, które zostają tutaj w oczyszczalni? Są wykorzystywane do produkowania energii cieplnej i elektrycznej, ale to już zupełnie inna historia. Podejrzewam, że w oczyszczalni jest znacznie więcej pracy niż sądziliście. Mam nadzieję, że teraz zanim coś wylejecie do zlewu albo wrzucicie tutaj, to się nad tym lepiej zastanowicie. Muszla to nie śmietnik i zlewozmywak też.